You know the drill. Get it done. Move! Enemy spotted! You're dead! Tak jest, moi drodzy, dobrze widzieliście Santa w Call of Duty Modern Warfare. Hej, cześć, siemano, z tej strony Maclear Games. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Mamy 26 grudnia, oficjalny ostatni dzień świąt, tak? Dobrze? I dzisiaj mam dla was do zaprezentowania nowy easter egg. Nowy, nie nowy, no, został dodany około 24, o ile pamiętam, do gry wraz z nową mapą Winter Dogs, czyli świąteczną właśnie atmosferą, oczywiście w trybie 2x2, czyli gunfight, strzelanina, jakkolwiek to nazwać. A więc mamy easter egg, który jest naprawdę ciekawy, zresztą widzieliście na intrze i właśnie wam pokażę, jak go zrobić. Lecz zanim to zrobimy, pokażę wam tak naprawdę, jaka jest przyczyna tego, co robimy. A więc jak zresztą widzieliście, easter egg się aktywuje po zestrzeleniu właśnie w ten oto zegar, a raczej w ten czubek tego zegara, ta ikona tego konia, gdy wybije godzina 12. A czemu 12? Już wam tłumaczę. A więc jak przejdziecie się do tego domku, właśnie tego miejsca, gdzie tutaj macie tą choinkę i po drugiej stronie macie tablicę. Jak widzicie, mamy klucze i notkę, która tutaj nie będę wam do końca tłumaczył, lecz ostatnie zdanie jest what time you are planning leaving, czyli o której godzinie planujesz wyjść, uciekać. Wiecie, o co chodzi. I tutaj właśnie mamy taki fajny easter egg nawiązania do powrót do przyszłości i oczywiście Santy, więc generalnie jak widzicie mamy 12, klucz, który jest czerwony i ma podpisane imię i dlatego właśnie to jest godzina 12, to taki mały easter egg, chciałem tylko tutaj nawiązać, ponieważ w jakiś sposób oczywiście Infinite War musiało tutaj to nawiązać, aby gracze nie szukali na ciemno i żeby też jakieś mieli wskazówki, więc tylko chciałem pokazać. Jeśli byście chcieli sobie zrobić, oczywiście polecam meczu prywatnym w grze lokalnej lub po prostu w grze niestandardowej, ponieważ no możecie to oczywiście zrobić w publicznym i zaskoczyć graczy, lecz powodzenia, ponieważ no wiadomo, to jest 2x2, więc gracze, przeciwnicy będą próbowali was zabić i generalnie jak odpalicie sobie grę niestandardową, musicie jedną rundę przeczekać, ponieważ pierwsza runda jest taka tak zwana rozgrzewka, ponieważ macie śnieżki i właśnie dopiero w drugiej rundzie dostajecie broń, dzięki temu możecie zestrzelić właśnie ten zegar, gdy wybije równo 12, strzelacie. Generalnie ja to robię tak, że jak jest 11:55, oczywiście jedna sekunda to jest 1 minuta, odliczam sobie 5 sekund, czyli 5 minut w grze i strzelam w właśnie tego konia na górze i no co się dzieje, zaraz zauważycie. A więc patrzymy na zegar, jest za 10 czy 10 sekund do końca, ja już mogę powoli oczywiście odliczać, zawsze mogę szybko spojrzeć, ok, jest za 5, czyli tak 1, 2, 3, 4, 5, boom, strzelamy. Jak widzicie, mamy Santę i tak naprawdę, co jest bardzo ciekawe, tą Santą, tym Mikołajem jest to Kapitan Price. Tak wiem, trudno to zauważyć, ponieważ nagrywam jak nagrywam, ciężko zauważyć. Lecz macie też screenshota, który wam tutaj pokażę i nie jest mój, tutaj od Prestige G oczywiście go mam, więc tak, to jest Kapitan Price, lecz trudno go zauważyć. I tak w ogóle, jak widzicie, z przodu mamy psa. I jak ktoś grał oczywiście w Call of Duty Ghost, wie co to za pies, ponieważ jest to pies Ghosta, tak zwany Riley, jego tak się nazywało, nie pamiętam tak naprawdę nazwy tego psa, lecz no większość się nazywało tego psa Riley, więc tak, to jest naprawdę ciekawy easter egg i naprawdę dziękuję Infinite War, że taki easter egg wchodziło. Mamy też kilka różnych easter eggów na temat właśnie niszczenia tych bałwanów, jak zresztą widzicie, lecz ten easter egg jest naprawdę cool, ogólnie ta mapa jest cool, ten tryb 2x2 śnieżki jest konkretny, Snowfight naprawdę, propsy dla nich. Przypominam, że w grze wciąż trwa double exp na postać oraz double exp na kontrabandę, czyli nasz battle pass, a więc do 27 grudnia, do 27 grudnia do godziny 19 macie podwójny exp, więc jakieś jeszcze tam, jakieś jeszcze dobre 27 godzin, tak teraz jak to oczywiście nagrywam, więc tak, polecam naprawdę grindowanie, jeśli oczywiście jesteście w domach, gracie, nie spędzacie zbyt dużo oczywiście czasu z rodzinami, lecz przy gamingu, więc naprawdę polecam grania, ponieważ no, naprawdę tą kontrabandę sporo się wbija, ponieważ jak już mówiłem, jeden poziom się wbija dobrą godzinę, więc w tym przypadku jeden poziom wbijacie 30 minut, gracie misji Space Ops, czy Grand War, wiecie, jakiś taki długi tryb, dominacja, dzięki temu oczywiście będziecie więcej czasu w grze, więc więcej wbijacie tego expa, więc no.
Dajcie znać, czy chcecie jeszcze więcej zobaczyć takich easter eggów. Niektóre są mniejsze, większe. Ten oczywiście był taki największy. Tu są jeszcze takie właśnie poboczne, mniejsze easter eggi, typu właśnie te bałwany, o których mówiłem. Dajcie znać naprawdę. Napiszcie w komentarzach. Bardzo dziękuję Wam oczywiście za oglądanie. Kolejne filmy mam nadzieję, że już zaczną się robić bardziej poważne, ponieważ mieliśmy easter eggi, mieliśmy małe informacje na temat tutaj update'u świątecznego i tak dalej. Tym razem będziemy mieli naprawdę ogromne informacje na temat trzech nowych map, które są w plika gry, dwie nowe bronie jeszcze w tym sezonie, ale to jeszcze nie wiadomo, ponieważ jak szumiem, to są wszystkie plotki. Jak wiecie, omawiamy wszystkie najnowsze informacje w Call of Duty Modern Warfare, więc jeśli coś z tego Cię zainteresuje, polecam zasubskrybowanie. Tak czy inaczej, ja się żegnam z Wami, no i co, do usłyszenia w następnych. Na razie, Makler out. Cel w sektorze. Przejąć. It's about picking the right tool for the job.